W 2020 roku ogłoszono w Polsce powszechny lockdown i nakazano nosić maseczki oraz zalecano szczególnie skrupulatne przestrzeganie higieny. Wszyscy mieli w głowie tylko zagrożenie zakażeniem się wirusem COVID-19. O ile w 2020 roku suwalski sanepid zarejestrował nieco ponad 2,5 tysiąca zachorowań na SARS-CoV-2, a rok później, gdy dotarła do miasta prawdziwa fala, niemal 4200, by w 2022 roku spaść do 2800 przypadków, my wciąż skupialiśmy się na tej podstępnej i nieprzewidywalnej chorobie zakaźnej. Tymczasem, gdy teraz spoglądamy w sanitarne statystyki, jak na dłoni widać, że dokładne mycie rąk i osłanianie ust znacząco wpłynęło również na ograniczenie rozprzestrzeniania się innych zakaźnych chorób. W 2021 roku w Suwałkach odnotowano zaledwie jedno zachorowanie na szkarlatynę, która rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Rok później, gdy stare nawyki wróciły, płonica dotknęła już 33 osób. Jelitowe rotawirusy wywołały w 2021 roku zaledwie 8 stanów chorobowych, wszak kontakty były ograniczone, a ręce często myte. Rok później ta choroba wirusowa wywołała objawy chorobowe u blisko setki mieszkańców. Choroba wieku dziecięcego, ale dotykająca również osób dorosłych, ospa wietrzna, w 2021 roku została stwierdzona u zaledwie 103 pacjentów, a rok później było ich niemal 330.